dzięki ofiarności naszych przyjaciół z Kukiz 15 zapakowaliśmy bagażnik, jedziemy do domu dziecka, do polskich naszych ziomków, do dzieciaczków na Litwę. Idziemy się z nimi poznać, zobaczyć jak żyją, wręczyć im prezenty i mam nadzieję, że będziemy tam częściej. Czasami pytasz mnie, dlaczego tak tu jest? Chcesz, żebym odpowiedział. Dlaczego tyle zła? I dokąd zmierza świat? Kto wiarę naszą sprzedał? Mamy pastę do zębów, trochę słodyczy, jakieś o, mamy ciastka, ale to nie jest wszystko, bo jeszcze mamy tutaj coś. Nie wiem, jeżeli pani troszeczkę odrobinę... To nie odrobinę jest partia się... polityczna. To nie jest partia. To my jesteśmy to takim jest... ruchem społecznym obywatelskim, który pierwszy raz wystartował, teraz niedawno były wybory do Sejmu, wystawiliśmy swoich kandydatów i mamy swoją prezentację Sejmu. Ale generalnie, oprócz polityki, to tak jak my, tutaj się zajmujemy takim działaniem społecznym różnego rodzaju. Angażujemy się w różnego rodzaju też pomoc. Jak do tej pory robiliśmy to na miejscu. I po prostu padł pomysł taki, że sprawdzimy, co się dzieje na Litwie. Poszukamy domu dziecka, przyszło jest dużo Polaków, którzy mieszkają. I naszym celem jest przekazać tą informację, że tu jest, że tutaj mieszkają polskie dzieci, że jest sytuacja taka inna, stąd też chcemy ten reportaż zrobić jakiś mały. I chcemy zaangażować jakby, zainteresować właśnie tą sytuacją i tą sprawą szersze grono ludzi. Bo tutaj jest jak jest po prostu i ty dobrze o tym wiesz. To co mnie tutaj ujęło, to fakt, że i zarówno dzieci, jak i wychowawcy, mimo że od urodzenia mieszkają na Litwie, biegle posługują się w mowie i w piśmie językiem polskim i na pewno to jest miłe zaskoczenie. A tutaj prezent dla nas. Śliczna kartka zrobiona ręcznie przez dzieci, samodzielnie zrobiły, z życzeniami dla nas wszystkich.